Szkoła podstawowa nr 1 w Myślenicach będzie w tym roku świętować jubileusz 150-lecia istnienia. Główne obchody odbędą się na początku czerwca, natomiast już teraz, a dokładnie 4 kwietnia, szkolna społeczność obchodziła święto patrona szkoły połączone z przekazaniem szkole sztandaru. I te uroczystości zostały podzielone na dwie części. Część pierwsza, ja to nazywam rodzinna, to jest właśnie dzisiaj. Ona dotyczy głównie przekazania sztandaru przez rodziców. I biorą udział przede wszystkim uczniowie, nauczyciele i rodzice. Natomiast w czerwcu będzie druga część, czyli 150 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach i wtedy będzie to bardziej uroczystość zewnętrzna, czyli dla absolwentów, dla nauczycieli, którzy pracowali w Szkole Podstawowej nr 1, w gimnazjum i teraz obecnie pracujących. Dzisiaj chcieliśmy przekazać te najważniejsze informacje związane ze sztandarem. Czym jest sztandar i dlaczego rodzice przekazują uczniom poznać patrona szkoły w innym troszeczkę aspekcie i myślę, że to jest cel tej dzisiejszej uroczystości. To nie pierwszy sztandar jedynki. W 1973 roku, kiedy obchodzono stulecie szkoły, tablica została wmurowana na budynku szkoły, informuje, że wtedy został przekazany przez Rady Miasta sztandar w szkole. Wtedy został usunięty, po pierwsze został usunięty Słowackiego i inne uroczystości miały miejsce wtedy. Niestety ten sztandar zaginął. Nie wiemy, co się do końca z nim stało, dlatego sztandar jest teraz nowy. Ten sztandar to inicjatywa rodziców. Rozpoczynamy nowy, kolejny, wspaniały rozdział w historii naszej szkoły. Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za dar dobrego serca, który przybliżał nas do realizacji tego przedsięwzięcia. Spełniło się nasze marzenie, spełniło się to, co zaplanowaliśmy na początku roku szkolnego. Oczywiście przy ogromnym wsparciu wszystkich rodziców. Każda cegiełka, każdy dar dobrego serca był dla nas ważny i istotny. W tym byśmy mogli dzisiaj, w tym wspaniałym dniu, zapisać nową kartę historii Szkoły Podstawowej nr 1 imieniem Juliusza Słowackiego w Myślenicach. Bardzo wszystkim serdecznie rodzicom, dyrekcji, gronu pedagogicznemu, jak i młodszym kolegom, uczniom tej szkoły dziękuję i gratuluję tego wspaniałego dnia. Chociaż Myślenicka jedynka ma w tym roku 150 lat, to wcale nie było pewne, że doczeka ona takiego jubileuszu. Działalność szkoły została bowiem reaktywowana w 2019 roku. Panie burmistrzu, bardzo dziękujemy za reaktywowanie naszej jedynki, która swego czasu zniknęła z naszej tutaj małej ojczyzny. I w 2019 roku przywrócił ją Pan na nowo, jako właśnie najstarszą naszą szkołę, która nie mogłaby zginąć u nas w Myślenicach. Bardzo wielko dziękujemy. Też sam jako mieszkaniec Myślenic, jako rodzic, nie wyobrażałem sobie, że tej szkoły nie przywrócimy, nie reaktywujemy. I Szanowni Państwo, dzisiaj możemy w reaktywowanej Szkole Podstawowej nr 1 obserwować proces dążenia do osiągania wysokich wskaźników jakości nauczania, które są sposobem myślenia powodującym bez przerwy poszukiwanie przez nauczycieli, czy też przez dyrektora najlepszych rozwiązań, aby kształcić umiejętności kluczowe dla dzieci, rozwijać ich kreatywność, samodzielne myślenie, współpracę. Strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły. Ślubujemy. Jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, Myślenic i ojczyzny. Rodziny Węgrzynów, Tomalów i Pustelników 4 kwietnia 1944 roku zapłaciły największą cenę w walce o wolną Polskę – własne życie. To właśnie wtedy bowiem hitlerowski okupant dokonał pacyfikacji Jawornika, w wyniku której zamordowanych zostało 12 osób. Pamięć o ofiarach tej zbrodni wybrzmiewa nie tylko w opowiadaniach mieszkańców Jawornika, ale i również podczas corocznych spotkań przy poświęconym pomordowanym pomniku. Rudolf otoczył zabudowania we wsi Jawornik, no i dokonał tej straszliwej zbrodni w zemście za działalność wojskową partyzantów, dokonał zemstę na ludności cywilnej, która była całkowicie niewinna. I tutaj otoczyli sześć domów razem z zabudowaniami gospodarczymi i dokonali egzekucji bardzo brutalnej
12 osób, 11 tych osób to byli mieszkańcy Jawornika i jedna osoba to była osoba jakby tutaj z zewnątrz, prawdopodobnie był to jeden z partyzantów. I ofiarami tej pacyfikacji padły rodziny Węgrzynów, Tomalów i Pustelników. Do naszych czasów zachowały się relacje świadków tych wydarzeń i one są przechowywane w Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Symbolicznie złożone kwiaty i obecność rodziny ofiar pacyfikacji i przedstawicieli różnych środowisk to dowód na to, że jak pisał ksiądz Jan Twardowski, nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych. Czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko. Ale żeby tak było, musimy zadbać o naszą planetę, zaczynając od najbliższego otoczenia. W piątek, 5 kwietnia, Myślenice kolejny raz włączyły się w akcję Posprzątaj z nami Małopolskę. Kolejna akcja sprzątania Myślenic, sprzątania myślenickiego Zarabia, w które włączają się myślenickie szkoły oraz instytucje i organizacje, które na co dzień działają na rzecz myślenickich seniorów. Cieszę się, że w taki właśnie sposób międzypokoleniowy w dniu dzisiejszym podejmujemy walkę o to, aby nasze miasto było czystsze, było bardziej przyjaźniejsze, no i żeby razem zadbać o środowisko naturalne w naszych Myślenicach. Co roku uczestniczymy w tej akcji w różnych miejscach na terenie Myślenic. Ekologia jest bardzo ważna. Nie podoba się nam duże zanieczyszczenie i chociaż troszkę jesteśmy w stanie to usunąć. A chcemy jeszcze powiedzieć, żeby była jakaś akcja wcześniej, żeby tak ludzie nie śmiecili, żeby po prostu oświecić tych ludzi, którzy tam jeżdżą na rowerach czy spacerują, żeby nie wyrzucali tych butelek, chusteczek higienicznych zaraz za sobą, tak, prawda? Tak. Bo my chodzimy na nogging walking w poniedziałki i w czwartki, to widzimy wszystko. I też czasami zbieramy te śmieci na bieżąco. Zebraliśmy się tutaj, żeby posprzątać śmieci, które źli, może dobrzy ludzie nie przypadkowo lub specjalnie wyrzucili. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać jak najwięcej śmieci i pomóc Myślenicom, żeby były czyste, tak. Niedostateczna liczba miejsc parkingowych to problem, z którym zmagają się i te duże, i te mniejsze miasta, a nawet miejscowości wiejskie. Aktualnie gmina Myślenice rozpatruje dwa warianty budowy wielopoziomowego parkingu przy ulicy Romualda Traugutta w Myślenicach. Jeżeli chodzi o przygotowanie dokumentacji projektowej, to jesteśmy na etapie wyboru dwóch wariantów. Jednego wariantu parkingu dwupoziomowego z częścią sportowo-rekreacyjną na dachu oraz drugiego wariantu rozszerzonego o dodatkowe powierzchnie, chociażby pod działalność Centrum Usług Społecznych. Także to będzie rozpatrywane. Myślę, że też poddamy te dwa warianty pod konsultacje społeczne okolicznych mieszkańców. Wybierzemy ostatecznie ten wariant, który będziemy chcieli przygotować, opracować już pozwolenie na budowę, tak aby móc w najbliższych miesiącach składać również wnioski o fundusze europejskie, które będą przeznaczone na tego typu realizacji inwestycji. Jeżeli chodzi o środki, z jakich będziemy chcieli korzystać i pozyskiwać, są to środki, które gmina Myślenice ma zapewnione w ramach zintegrowanych instrumentów terytorialnych, jako że jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska. Jeżeli chodzi o koszt wykonania tej inwestycji, mówimy o inwestycji wartej około 20 milionów złotych. Obecnie na terenie działki zlokalizowany jest plac asfaltowy, wykorzystywany jako parking z niezorganizowanymi miejscami postojowymi. Co ten budynek wniesie dla mieszkańców? No przede wszystkim uporządkuje tutaj sposób parkowania. Będzie to budynek dwukondygnacyjny, dostęp od ulicy Fijałkowskiego na poziom 0 i poziom 1, natomiast od ulicy Traugutta tylko na poziom 0. Będzie wyposażony w windę. Na dachu budynku planujemy wykonać
zieleń, fotowoltaikę, oświetlenie, jak również boisko wielofunkcyjne. Będzie też miejsce na urządzenia techniczne, choćby nawet do wentylacji mechanicznej. Budynek będzie wykonany z betonu, natomiast obłożony będzie, jeżeli chodzi o usługi, to tutaj wprowadzimy cegłę klinkierową oraz siatki cięto-ciągnione, jak również płyty fibrobetonowe. I będzie to kolorystyka nawiązywać tutaj do budynku muzeum, aby tworzyło jedną architektoniczną całość. Siódmego kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Państwowa Komisja Wyborcza poleca obejrzeć krótki wyborczy instruktaż. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory samorządowe 7 kwietnia. Kogo wybieramy? Wybory samorządowe to 4 głosowania, z których 2 dotyczą tylko gminy. Wybieramy w nich radnych gmin oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Radnych w gminie do 20 tysięcy mieszkańców wybieramy w okręgach jednomandatowych, to znaczy takich, w których zostanie wybrany tylko jeden radny. W wyborach do rady w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców z każdego okręgu zostanie wybranych od 5 do 8 radnych. Liczba okręgów i wybieranych radnych zależy od wielkości gminy. Na przykład w gminach do 20 tysięcy mieszkańców wybieramy 15 radnych, w gminach do 200 tysięcy mieszkańców 25 radnych, a w największych dodatkowo po 3 radnych na każde rozpoczęte 100 tysięcy mieszkańców. Nie więcej jednak niż 45 radnych. Oprócz radnych gmin wybieramy wójta w gminach wiejskich albo burmistrza lub prezydenta miasta. Zwycięża kandydat, który zdobędzie więcej niż połowę ważnych głosów w gminie lub w mieście.